Grażyna Bąkiewicz, a u nas w domu. Opowieści dzieci fabrykanta. Popołudnie 30 czerwca 1866 roku. Rozdział, w którym morska kobieta znika, za to pojawia się ktoś inny. Dzieci zmagają się właśnie z zawiłym zagadnieniem okrągłości ziemi, gdy ktoś stuka we framugę. To tata. Wchodzi do pokoju, a na jego twarzy maluje się napięcie. Guwernantka przerywa w pół zdania, ale pan Karol daje znak, by dokończyła. Panna Helena doczytuje więc do kropki, zaznacza stronę i zamyka książkę. Na dziś dość nauki, oznajmia pan Scheibler. Proszę zabrać dzieci na długi spacer. Niech idą na słońce, bo ono daje siłę, energię i radość. I niech nie wracają przed wieczorem. Hurra! Panna Helena nie okazuje zdziwienia. Po prostu narzuca na siebie pelerynę i nakazuje dzieciom iść za sobą. Dokąd pójdziemy? Pyta Emma. Dokąd tylko zechcecie. Padają różne propozycje, ale Matylda ma najlepszy pomysł. Chodźmy zobaczyć morską kobietę. Morską kobietę? Dziwi się panna Helena. Nie istnieje ktoś taki. A jednak, upiera się Matylda, a rodzeństwo jej wtóruje. Istnieje, istnieje. Jest na wodnym rynku. Dobrze, w takim razie chodźmy zobaczyć to dziwo, godzi się guwernantka. Na miejscu okazuje się, że przyszli za późno. Właściciel zwija budę i pakuje skrzynię na wóz. Czy to oznacza, że morska kobieta już pluska się w podziemnym jeziorze? Żadne z dzieci nie ma odwagi spytać. W końcu robi to panna Helena. Kto tu jest właścicielem? Pyta. Ja, kiwa głową brodacz. A o co chodzi? Ci oto młodzi ludzie opowiadają o kobiecie, którą pan więzi w skrzyni. Czy to prawda? Ma panna na myśli morską kobietę? Tak, odpowiadają chórem. Czy ona tu jeszcze jest? Właśnie wyruszam w dalszą drogę, ale jeśli chcecie ją zobaczyć, to proszę bardzo, tylko zapłaćcie. Panna Helena odlicza odpowiednią kwotę i brodacz otwiera skrzynię. Wszystkie głowy pochylają się, a to, co widzą, wprawia ich w zdumienie. To wcale nie jest kobieta. A kto powiedział, że to prawdziwa kobieta? Wzrusza ramionami właściciel dziwowiska. To morska kobieta, czyli foka. W dodatku wypchana, krzywi się Adela. Ha, 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 śmieje się właściciel. Prawie cała łódź dała się nabrać. Zarobiłem tu sporo grosza. To nie przywiózł pan jej po to, by popływała w podziemnym jeziorze? Upewnia się Emma. Skąd? Sami widzicie, że jest wypchana i woda jej niepotrzebna. Co za ulga. Z lekkimi sercami dzieci maszerują przez źródliska do ulicy Przędzalnianej aż do rzeki Jasień. Tam rozkładają się na trawie i opowiadają pannie Helenie bajkę o morskiej kobiecie i podziemnym jeziorze. Nie wspominają tylko o źródlakach. Wcale nie dlatego, że tata zakazał o nich rozpowiadać, a raczej z obawy, że i one mogą okazać się tylko legendą. Nad brzegiem rzeki spacerują bociany. Bocian, bocian, długi nos, przynieś dziecko, dam ci grosz, woła Karol, a dziewczynki się przyłączają. Zabawa nad rzeką trwa do wieczora. Dopiero gdy robi się ciemno, panna Helena wstaje, otrzepuje suknię i mówi: no cóż, musimy wracać. Już z daleka widać, że cały pałac jest oświetlony. Coś się wydarzyło. Oby nic złego. W drzwiach czeka na nich tata. Rozwichrzone włosy sterczą mu we wszystkie strony. Znów wygląda, jakby miał rogi, ale to tylko taki pozór. Mam dla was niespodziankę, mówi z rozradowaną miną. Jak byliście na spacerze, przyleciał bocian i przyniósł nam dziecko. Chłopczyka. Coś takiego. Biegną do mamy, a tam w kolebusi obciągniętej kolorowym perkalikiem leży maleństwo. Zdumione i zachwycone wpatrują się w zaciśnięte oczka maciupeńkie paluszki. To Leopold, przedstawia mama nowego braciszka. A to Matylda, Adela, Emma i Karol. Matylda w imieniu swoim i rodzeństwa mówi: witaj, Leopoldzie, w źródliskach. To zaczarowane miejsce.
Niedługo się przekonasz.